Hej, witam Was na portalu videotesty.pl. Ja jestem Mateusz. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam kilka ciekawych artykułów, jak i ranking na temat najpopularniejszych czytników e-booków w styczniu 2013 roku. Zapraszam. Kolejny news związany jest również z firmą Samsung, ale mianowicie chodzi tutaj o sektor telewizorów, mianowicie o kolejne telewizory Ultra HD, czyli naprawdę nowe modele, które mają być coraz bardziej przystępne cenowo, mają za zadanie zapewnić klientowi różnorodność, mianowicie jeśli chodzi o rozmiar. Są dostępne w trzech rozmiarach: 40, 50 i 55 cali. Ceny zaczynają się już od 5,5 tysiąca złotych. Po nowych telewizorach Samsunga można spodziewać się tego, że zostały wyposażone naprawdę w dobrej jakości podzespoły, różnego rodzaju aplikacje, algorytmy, które mają poprawić nasze odczucia, kiedy oglądamy różnego rodzaju programy w naszym telewizorze. Za obsługę całego telewizora odpowiada 4-rdzeniowy procesor, czyli możemy się spodziewać naprawdę bardzo wydajnej pracy algorytmów, dzięki czemu obraz powinien być ostry jak żyletka. Telewizor posiada rozbudowaną funkcję skalowania obrazu z rozdzielczości Full HD na wyższą. Dzięki takim filtrom nie czujemy takiej spadku jakości materiału wejściowego Full HD, jak na innym telewizorze 4K. Oczywiście telewizor posiada kartę Wi-Fi, jak i funkcję Samsung Smart View, czyli jest nasza aplikacja, dzięki której możemy sobie połączyć nasz dom bezpośrednio z telewizorem, czyli możemy mieć jednolite centrum w naszym smartfonie. Kolejny artykuł, raz z recenzją wideo, dotyczy bezprzewodowej myszki dla graczy od Logitecha, mianowicie modelu G602. Jest to myszka, która posiada dużo programowanych klawiszy. Tak, są to klawisze, które możemy sobie przypisać do danych funkcji, jak i makr. Oczywiście ma wytrzymać 20 milionów kliknięć, czyli naprawdę bardzo duża ilość tych kliknięć jest oferowana, jest gwarantowana przez firmę Logitech. Myszka posiada pod kciukiem 6 przycisków. Taka myszka nadaje się idealnie do gier MMO i RPG, gdzie potrzebujemy dużej ilości przycisków, więc naprawdę myszka sprawdzi się w tego typu grach świetnie. Sama myszka oczywiście jest lekka, wykonana z bardzo dobrej jakości materiałów i myślę, że spodoba się każdemu fanowi mobilnej rozrywki. Jest to myszka bezprzewodowa i o rozdzielczości 2500 dpi, więc powinna zadowolić większość graczy. Kolejny artykuł dotyczy porównania dwóch perfekcyjnych modeli telefonów, a mianowicie HTC One M8 i Sony Xperia Z2. Test i artykuł zawiera w sobie różne porównania, mianowicie od wyglądu zewnętrznego po wydajność, jak i użyteczność danego smartfona i modelu. Oczywiście znajdziecie tutaj dokładną specyfikację techniczną każdego z modeli. Finnie położony jest nacisk na różnicę między telefonami, aby sprawdzić, który smartfon będzie Wam bardziej odpowiadał. Film ma na celu pokazanie Wam, jaki smartfon spełni Wasze oczekiwania w 100%. Teraz czas na zestaw komputerowy dla gracza w cenie nie przekraczającej 2,5 tysiąca złotych. Mianowicie znajdziemy tutaj bardzo wydajny procesor Intel Core i7-4570, 8 GB pamięci RAM, czyli naprawdę każda gra będzie zadowolona, płyta główna ASRock H87 Pro 4 i karta graficzna Gigabyte R9 270X, z pamięcią 2 GB na szynie 256-bitowej, czy naprawdę będziemy sobie mogli popykać w najnowsze gry w całkiem fajnej jakości. Nie zabrakło również dysku twardego WD Cover Blue o pojemności 1 TB. Zasilacz jest to jednostka Corsair VS550W. Jest to zasilacz modularny, który naprawdę zadowoli większość osób, które oczekują bezproblemowej i wydajnej pracy. Zestaw zawiera również monitor Bang GW2265HM. Jest to monitor LEDowy o przekątnym ekranu 21,5 cala w formacie 16:9, jak i rozdzielczości Full HD z wbudowanymi głośnikami, czyli naprawdę dla standardowego gracza. Myślę, że taki monitor w zupełności wystarczy, ponieważ jego czas reakcji to 6 milisekund. Mamy w nim wejścia DSAP, HDMI, DVI, więc możemy tu podłączyć się praktycznie większością ilością kabli. Teraz przejdźmy na czas do rankingu, a mianowicie rankingu top 10 czytników e-booków. Między innymi firmy Amazon, Manta, Sony. Naprawdę mamy tu duży rozstrzał cenowy. Od 320 do nawet 1,5 tysiąca złotych, czyli jak przyjdzie, przedział cenowy jest dosyć spory. Każdy znajdzie coś dla siebie. I oczywiście to, jaki czytnik był najchętniej kupowany przez klientów i najlepiej przez nich przyjęty. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek fajnie Wam się spodobał. Możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, wpaść na nasze forum, jak i stronę internetową www.videotesty.pl. Możecie podzielić się swoją opinią w komentarzach, a ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, no i cześć.